Czy mówiłam wam, jak kupiłam prezenty dla całej rodziny? Był listopad, połowa listopada, druga połowa listopada, a właściwie... O Boże, już grudzień! Zdałam sobie sprawę, że jest grudzień. Zdałam sobie sprawę, że nie mam nic pod choinkę dla całej rodziny. Zerwałam się z łóżka. Wybiegłam z mieszkania. Zdałam sobie sprawę, że jestem w piżamie. Wróciłam. Ubrałam się. Rozebrałam się. Wzięłam prysznic. Ubrałam się. Wybiegłam z mieszkania. Zdałam sobie sprawę, że zakupy mogę zrobić przez internet. Wróciłam. Zaczęłam szukać prezentów. Dla taty, dla mamy, dla brata, dla babci i dla dziadka. Sprawdziłam stan konta. Dla dziadków może być wspólny. Przypomniałam sobie, że muszę mieć też prezent dla Martina. O Jezu. Dziś nasza Wigilia. Inaczej będzie smutny, jak wtedy, gdy zgubił stówę. Ej, co się dzieje? No bo nie mogę tej stówy, co zgubiłem tydzień temu, odżałować. Wszystko mi z kieszeni wylatuje. Bez sensu. Muszę mieć dla niego prezent, bo jego smutek będzie się ciągnąć do Wielkanocy. Więc dla taty i mamy też może być wspólne. Szukałam prezentów. Minęło 15 minut. Szukałam. Pół godziny. Szukałam. Godzina. Skup się. Nie mam pojęcia, co oni chcieliby dostać. Zadzwoniłam do mojego brata, żeby podstępem wyciągnąć z niego informacje. No co tam, siostra? Ej, co kupić rodzicom i dziadkom? Nie wiedział. Wiem. Wie? Może córkę, która nie kupuje im prezentów na ostatnią chwilę. A to bęcwał. Zaprzeczyłam. To nieprawda. To była prawda. Jest 22 grudnia. Był 22 grudnia. O mój Boże, już druga połowa grudnia. Rozłączyłam się. Ten bęcwał nie zasługuje na cześć. Zadzwonił telefon. Mój brat. Ej, rozłączyłaś się nie mówiąc cześć. Boś bęcwał i nie mam czasu gadać. Rozłączyłam się znów. Przypomniałam sobie, że muszę kupić mu prezent. Zadzwoniłam do niego. Halo? To ja. A, to ty. Powiedz mi. Rozłączył się. Nienawidzę go. Wyobraziłam sobie, jak daję mu węgiel. Albo nie. To bęcwał. Cały worek węgla. O, wreszcie będę mógł urządzić grilla. Ale ciebie nie zaproszę, boś wredna małpa. A to bęcwał. Nic nie dostanie. Nic. Zaczęłam myśleć, z czym kojarzą mi się rodzice. Muszę poszukać w pamięci, co oni lubią. Lubią śniadanie? Śniadanie to moje ulubione danie. Nie, nie dam im przecież jajecznicy pod choinkę. Nie byliby zadowoleni. Musiałam szukać głębiej. Przypomniałam sobie, jak kiedyś nakryłam ich. O nie, 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 nie szukam tak głęboko. Jakie mam inne wspomnienia z nimi? Nic Boże, już gdzie babasek, jest babasek. Za daleko. Poddałam się. Usiadłam znowu do komputera. Kliknęłam na pierwszy lepszy prezent. W sklepie internetowym dostawa do 7 dni. O nie, prezenty mogą nie dojść na czas. Pomyślałam, że może jednak dam im te jajecznice. A może powiem, że to ja jestem ich prezentem? Nie, to mogłoby skończyć się terapią. Może coś im zrobię? Narysuję im obrazek? Przypomniałam sobie, że nie umiem rysować. Może zrobię im... Zaczęłam się zastanawiać, co ja tak właściwie umiem. Przypomniałam sobie, że chyba nic. Nic nie umiem. O Jezu. Załamałam się. Dlaczego ja nic nie umiem? O nie, to na pewno skończyłoby się terapią. Wzięłam się w garść. To znaczy, chciałam wziąć się w garść. Ty durna, egoistyczna babo! Dlaczego tyle czasu spędzasz na Facebooku czy Instagramie, zamiast zająć się czymś pożytecznym? Ale nie powiedziałam tego tak naprawdę, bo obok stał Martin. Wszystko w porządku, kochanie? Zapytał. Jasne.
Na pewno? Bo wyglądasz tak jak ja wtedy, gdy zgubiłem tę stówę. Gdzie moja stówa? Tyle, że ja zgubiłam rozum i godność. Dobra, lecę. I pamiętaj, widzimy się wieczorem na naszej wigilii. Martin uśmiechnął się tajemniczo. Ja uśmiechnęłam się niewinnie do Martina. Martin spojrzał przenikliwie. Nie wytrzymałam presji. Nie mogę się doczekać, jak dostaniesz prezent ode mnie. Powiedziałam, ale nie wierzyłam, że zobaczy. Nie miałam wyjścia. Wyszłam z mieszkania. Zapomniałam, że jest zima. Wróciłam. Założyłam kurtkę. Wyszłam. Zapomniałam, że w zimę jest aż tak zimno. Wróciłam. Założyłam cieplejszą kurtkę. Wyszłam niechętnie. Czemu Jezus nie mógł się urodzić latem? Weszłam do sklepu. Zaczęłam się zastanawiać, co mogę kupić dziadkom. Z czym mi się kojarzą? Ze starością? Pomyślałam, że daję im coś starego. Bez sensu. Przecież oni już go na pewno mają. Zaczepił mnie uśmiechnięty sprzedawca. Dzień dobry. Mogę w czymś pomóc? Nie, dziękuję. Wiem, czego szukam. Nie wiedziałam, czego szukam. A czego może pomogę znaleźć? Zaczęłam szybko coś wymyślać, żeby nie wyjść na idiotkę, która nie wie, po co do sklepu przyszła. Kalendarz z 1993? Sprzedawca spojrzał na mnie jak na idiotkę, która nie wie, po co do sklepu przyszła. Żartuję. Zaśmiałam się. Przyszłam do Empika. Empiku. Racja. Przyszłam do Empiku, żeby znaleźć prezent. Odeszłam. To świetnie. Doradzanie klientom to moja specjalność. Wystarczy, że opisze mi pani osobę, dla której ma być prezent, a ja w mig coś znajdę. Już miałam mówić, kiedy do sklepu wszedł Martin. Boże, czego on tu szuka? Ukryłam się błyskawicznie. I z gracją. Nic pani nie jest? Nie, to... tylko takie żarty. Sprzedawca spojrzał na mnie jak na idiotkę, która nie wie, po co do sklepu przyszła i jeszcze się wywraca bez powodu. Wyobraziłam sobie, jak opowiada o mnie koledze z pracy. Nie wiedziała, po co do sklepu przyszła? Jeszcze wywracała się bez powodu. Ukłoniłam się i postanowiłam wymknąć się ze sklepu, ale Martin stanął mi na drodze do wyjścia. Wyobraziłam sobie, co by było, gdyby mnie przyłapał. A co ty tu robisz, kochanie? Zaraz, czy ty mi nie kupiłaś prezentu? A może to ja powinnam zapytać, co tu robi? A co ty tu robisz, kochanie? A bo stwierdziłem, że ten prezent, co tobie kupiłem wcześniej, to trochę za mały jest, więc zakupiłem coś jeszcze. Nie, to się może skończyć tylko w jeden sposób. A co ty tu robisz, kochanie? Nie mam dla ciebie, kochanie, prezentu. Nie mam. Przepraszam, jestem taka beznadziejna. Po prostu ja kocham cię, Martin, ale to nie jest tak, że cię nie kocham. Kocham, ale ja po prostu jestem beznadziejna. Nic nie potrafię zorganizować. Nic! Wzdrygnęłam się, bo ta wizja jest prawdopodobna. Martin wyszedł ze sklepu. Może jednak pomóc tym prezentami. Sprzedawca nie dał za wygraną. Zgodziłam się. Dobrze. To zaczynamy. Opowiedziałam mu o rodzicach. Tata i mama to są moi rodzice. Mieszkają tu i tu. Robią rzeczy takie i takie. Tata lubi to i mama to. Chyba. Tak mi się wydaje. Spieszyłam się. Ciężka sprawa. Może pokażę panu ich zdjęcie. No dobrze. Pokazałam mu zdjęcie. Sprzedawca spojrzał na nie przenikliwym wzrokiem. Mam dla nich idealny prezent. Zapytałam, ale dlaczego akurat to? Bo nie miałam pojęcia, jakim cudem doszedł do takich wniosków. On uśmiechnął się tajemniczo i powiedział. Otóż pani tata ma znamie na lewym ręku, które świadczy o tym, że zadrasnął się podczas ścinania gałęzi. Jego uśmiech wydaje się być nieco zmęczony, a włosy zaczesuje na lewą stronę. Z kolei mama nosi zazwyczaj bransoletkę na prawym nadgarstku, ale tym razem ją wyjątkowo zdjęła. Jej sukienka jest zapięta na 3 guziki z boku zamiast na 4 z tyłu, a włosy farbuje od lat. Dlatego najlepszym prezentem dla nich będzie ta książka, Mapy Nieba. Udałam, że rozumiem, ale Mapy Nieba to na pewno lepsze niż jajecznica. Wzięłam. Opowiedziałam mu o moim bracie. Mój brat to mój brat. Mieszka tu i tu. Robi rzeczy takie, a takie. Lubi to. Chyba. Tak mi się wydaje. I od razu pokazałam mu zdjęcie. On znów się skupił i wymyślił.
Mam idealny prezent dla niego. I wyciągnął grę planszową. Znów nie miałam pojęcia, jak na to wpadł, ale nim zapytałam, on zaczął tłumaczyć. Otóż pani brat podpiera brodę pięścią, jego koszula ma podwinięte rękawy, a światło padając z lewej strony twarzy nadaje jej owalny kształt, co sugeruje, że najbardziej szczęśliwy by był, gdyby dostał Monopoly w wersji Stranger Things. Nie było sensu drążyć. Gość znał się na rzeczy. Opowiedziałam o dziadkach. Babcie i dziadek to moi dziadkowie. Mieszkają tu i tu. Robią rzeczy takie, a takie. Moi dziadkowie lubią to. Chyba. Tak mi się wydaje. I wyciągnęłam zdjęcie. On błyskawicznie rozpracował, co będzie dla nich najlepsze i pokazał mi gramofon. Jest idealny! Nieprawdaż? A doszedłem do tego w ten sposób, że... Nie, ja doskonale wiem, jak pan do tego doszedł. Jest idealny! Ale sprzedawca był nieco zawiedziony, że nie chce poznać konkretów jego ekspertyzy. No dobrze, to niech pan powie, jak pan do tego doszedł? Wyczytał po fałdach na ubrania, z błysku wokół dziadka, z krzywizny nosa babci? Nie. Widzi pani tutaj? To idealne miejsce na gramofon. Miał rację. Dobrze, ostatni prezent to Martin, więc zaczęłam... Martin to był chłopak. Ale wtedy pojawiła się jakaś Dziunia. Przepraszam, mógłby pan mi pomóc wybrać prezent dla mojego bąbelka? Sprzedawca był jednak twardy. Oczywiście, za sekundkę, tylko pomogę tutaj. Ale Dziunia nie dawała za wygraną. Ale ja nie mam sekundki. Dobrze, za chwilę do pani wrócę. Przegrałam. Ale całe szczęście wrócił 5 minut później. Zaczęłam więc znów. Martin to był chłopak. Mieszka tu i wtedy znów ta Dziunia. Przepraszam, a mógłby pan mi jeszcze pomóc znaleźć prezent dla mojej laleczki? Sprzedawca niechętnie zostawił mnie. Wrócił 10 minut później. Zaczęłam więc znów. Martin to był chłopak. Mieszka tu i tu. Robi rzeczy takie i... Ale wtedy pojawił się Martin. Martin? O Boże, Martin! Błyskawicznie uciekłam pod stół. Proszę bardzo, szukam prezentu dla swojej dziewczyny. O cholera, to on dla mnie prezentu nie ma? Chciałam wyjść i dać mu do wiwatu. To ty nawet prezentu dla mnie nie masz, ja myślałam, że mnie kocha, że ty taki niedobry jesteś. A potem sobie przypomniałam, że też nic dla niego nie mam. To ty też prezentu dla mnie nie masz, a ja myślałam, że mnie kochasz i tylko ja taki niedobry jestem, a ty też jesteś taka niedobra! Pomyślałam, że i tak powinnam mu to wypomnieć i nie kupować żadnego prezentu, kiedy usłyszałam... Wiem, że ona od dawna potrzebowała takiego kalendarza, planera, w którym mogłaby jakoś planować swój czas, no ale nie miała go, więc nie mogła zaplanować czasu, więc nie mogła też zaplanować, żeby go kupić. A zbliża się nowy rok, więc stwierdziłem, że to może jest idealny moment na coś takiego. Chciałbym, żeby miał taką okładkę ciepło-żółtą, bo to jej ulubiony kolor. Mówi, że wygląda w nim najładniej. I się w sumie zgadzam. O Jezu. Jaki on jest słodki. To prawda. Potrzebowałam kalendarza. Może gdybym miała taki planer, to wiedziałabym, że mam kupić prezenty bliskim. Załamałam się. Może panu pokażę zdjęcie? 100. No, totalnie. 10/10. Nie. 100 panu wypadła. Ojej. Dzięki. Ostatnie pieniądze. Ciągle gubię. I wtedy wszystko już było jasne. No właśnie, czy jest pan pewien, że chce pan kupić ten planer? Bo po tym zdjęciu to ja bym zaproponował... Planer. A więc planer. Zapraszam. Proszę. Martin kupił mi planer. Chciałam planer. Będę musiała poćwiczyć zaskoczenie. Wow, jest super! Nie no, świetne. Wow! Ktoś tu dostał żółty kalendarz! Podbiegłam do sprzedawcy. Wiem już, czego szukam! Wiedziałam już, czego szukam. Kupiłam prezent Martinowi, a reszta rodziny? Cofnęłam się. Kupiłam też prezenty dla nich. Usiedliśmy wieczorem do kolacji. Daliśmy sobie prezenty. Taza,
Ty pierwsza? No dobra. Cały powrót ćwiczyłam to zaskoczenie. Jaki piękny kolor. Ale naprawdę się ucieszyłam. Zawsze chciałaś sobie kupić. I nigdy nie miałaś na to czasu. Pum, pum, pum. Żeby ci już żadna stówka nie zginęła. Martin wyglądał na zadowolonego. Na pewno nie ucieknie. Śmieszne, bo moja ciocia ma bardzo podobny. O Boże, przecież na święta przychodzi do nas jeszcze wujek z ciocią. A, podzielą się prezentem z rodzicami. To co? No. Wesołych świąt. Wesołych świąt.